Dzień dobry, cześć. Nazywam się Leszek Jerzyzewski. Witam Was w komentarzu Liberta. Trwa 8 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Można powiedzieć, że Kijów broni się nadal. Tak jak speaker Polskiego Radia powtarzał, Westerplatte broni się nadal. Westerplatte miało się bronić 12 godzin, broniło się tydzień. Na Kijów się broni już dłużej i oby wytrzymał i jest szansa, że się obroni. Ja chciałem dzisiaj porozmawiać z Wami o tym, czy ta inwazja na Rosję zmieni naszą politykę i czy zmieni nas. Wiem, że dużo kontrowersji wzbudzają sformułowania, takie jakich użyłem choćby w poranku Radio Tok FM, o tym, że rząd pisowski jakby z powodu tej inwazji stał się rządem Polski i że tak go zaczynamy traktować, przynajmniej niektórzy z nas. I wydaje mi się, że to jakby w żaden sposób nie ma na celu usprawiedliwiania wszystkich błędów i no, jakby celowych działań służących temu, żeby niszczyć praworządność czy skłócać nas z sojusznikami. To wszystko są absolutnie niewybaczalne grzechy, rzeczy, które być może da się naprawić, natomiast których na pewno nie można zapomnieć. Natomiast no, trzeba mieć jakieś priorytety i wewnętrzne starcia i wewnętrzne konflikty, jakkolwiek uzasadnione, wypominanie różnych zaniechań, czy to w kwestiach obronnych, czy to w kwestiach polityki zagranicznej, po prostu na to dzisiaj nie ma miejsca, o ile to w jakiś sposób nie służy walce z Putinem. Dzisiaj trwa wojna. To jest także nasza wojna, to nie jest tylko wojna Ukraińców, to jest wojna wolnego świata, w której my jesteśmy tą stroną, która jest bezpieczna za gwarancjami NATO, przynajmniej czujemy się bezpieczni. Ukraińcy walczą za nas, walczą zbrojnie, my udzielamy wszelkiej możliwej pomocy, natomiast no, musimy mieć świadomość konsekwencji. To jest konfrontacja, w której jeśli pozwolimy, żeby Ukraina padła, wówczas zagrożenie dla Polski będzie tylko jeszcze większe. Jeśli Ukraina się obroni, cały świat zachodni, Europa, będą miały czas na to, żeby po pierwsze odbudować Ukrainę, po drugie przygotować się do tej konfrontacji z Rosją. Dzisiaj chyba już dla wszystkich jest oczywiste, że tylko język siły jest językiem, którego można w stosunku do Putina używać. I dlatego dzisiaj epatowanie podziałami, wracanie do tematów, którymi zajmowaliśmy się w tych czasach przed wojną, w normalnych czasach, uważam, że jest po prostu przedwczesne, bo nie wątpię, że w kampanii wyborczej za parę miesięcy, szczególnie gdyby ten konflikt miał stracić na ostrości, wrócimy tak czy inaczej do polityki takiej, jaką znamy. To, co tylko mam nadzieję, to, że po pierwsze wśród liderów partii rządzącej, no jednak to zrozumienie, że sojusze i Unia Europejska i NATO są na tyle ważne, że nie możemy skłócać się z sojusznikami, że ta świadomość stawki, o jaką gramy, że stawką jest niepodległość Polski, że to spowoduje, że te najbardziej radykalne antyeuropejskie elementy będą zmuszone, żeby ucichnąć, bo też zmieni się nastrój społeczny. Na tyle, że no, nikt dzisiaj nie będzie mógł mówić o polexicie i o tym, jakie to korzyści przyniesie Polsce. Wszyscy widzimy, co się dzieje, kiedy znajdujesz się poza sojuszami. Tam właśnie znalazła się Ukraina. Więc mam nadzieję, że z jednej strony jakiś bardziej wyważony ton ze strony rządzących będzie miał miejsce, choćby dlatego, że no, muszą odpowiedzialnie się zachowywać w stosunku do jakby wobec tej inwazji i wszystkich jej jakby konsekwencji. Z drugiej strony jest jakiś niesamowity społeczny zryw polegający na pomocy Ukraińcom i myślę, że takie działanie ponad podziałami, nawet jeśli chwilowe, nawet jeśli to jest taka emocja, to fakt, że stanęliśmy przy ramieniu, poczuliśmy się zagrożeni przez Rosję i pomagamy Ukrainie, myślę, że to jest takie doświadczenie, którego nie da się tak łatwo wymazać. To nie jest jednorazowy akt żałoby czy coś przejściowego w tym sensie, że i Ukraińcy z nami zostaną, i Rosja będzie stwarzać zagrożenie, a i niestety wojna może trwać. Więc to jest stan w jakimś sensie już permanentny, albo w każdym razie bardzo długotrwały. I dlatego też liczę, że
nie licząc na wymazanie konfliktów, liczę na to, że jakby świadomość stawki, tego, że stawka bardzo radykalnie wzrosła w ostatnim czasie, sprawi, że nasza polityka stanie się jednak odrobinę bardziej odpowiedzialna, odrobinę bardziej wyważona, w tym poczuciu, że jakkolwiek się nie różnimy czasem w sprawach zupełnie fundamentalnych, to może przyjść taki czas, że będziemy musieli z bronią w ręku bronić naszej ojczyzny, tak jak dzisiaj powinniśmy się czuć zobowiązani, żeby bronić Ukrainy, ponieważ jest to tak naprawdę wojna, w którą jesteśmy zaangażowani na razie jako sojusznicy pomagający wyłącznie moralnie i materialnie, co jest oczywiście ważne. Natomiast myślę, że powinniśmy jako Polska, jako NATO czuć się odpowiedzialnymi także za wynik militarny tej wojny, dlatego i uzbrojenie, ale też być może jakieś inne formy działań, niekoniecznie otwartych, nie w świetle kamer, są potrzebne. Są potrzebne, żeby ratować życie Ukraińców i żeby zagwarantować nasze bezpieczeństwo, ponieważ łatwiej jest toczyć wojnę na cudzym terytorium, szczególnie tak rozległego i tak dobrze broniącego się kraju i zdeterminowanego jak Ukraina, niż bronić się na swoim terytorium, czy bronić krajów, które są mniejsze i bardzo trudne do obrony. A pamiętajmy o tym, że to polskie wojska mają być tymi, które będą miały interweniować, odpukać na terytorium krajów bałtyckich. Myślę, że nie chcielibyśmy się znaleźć w tej sytuacji. Jeśli nie chcemy, musimy nie tylko słowami i nie tylko humanitarnie pomagać Ukrainie. To wszystko na dziś. Niech żyje wolna Ukraina. Putin, stop. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Oglądajcie nasze podcasty, słuchajcie komentarzy i pomagajcie Ukrainie. Dziękuję, to wszystko na dziś. Do usłyszenia.